Dobroczonek, cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Barnesus i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry The Elder Scrolls Skyrim. A w dzisiejszym odcinku przeskoczyłem przez tą oto wielką dziurę w ziemi, która w istocie jest portalem do zaświatów. Tak więc, nie przedłużając, Geranimo! Sovngarde czeka. Jak tu ślicznie. Pozgrozo, jak tu ślicznie. Teraz musimy się dowiedzieć, jak pokonać tego dziebaka. Alduina oczywiście. Wow, Majestic. Mamma mia. Pięknie tu. Hej, gościu. We mgle czai się groza. Wielu weszło śmiało w Dolinę Cieni. Lecz na nic odwaga w obliczu grozy strzegącej drogi. Przez przepaść giganta, w mroku przed świtu, maszerowaliśmy, nie spodziewawszy się pułapki cesarskich. Potem walczyliśmy. Mur naszych tarcz stał, póki świt nie złamał szeregów legionu. Lecz nie doczekałem jutrzenki zwycięstwa. Zwinna strzała poniosła mnie do Sovngarde. Oj. Nie wiem, ale nikt nie przeszedł. Alduin, którego głód jest niezaspokojony, poluje na dusze uwięzione w tej Dolinie Cieni. Czy możesz poprowadzić nas na dwór Szora, gdzie zostaniemy ciepło powitani? Nie wiesz? Co cię tu sprowadziło? Czy to nie sny pokazały ci drogę? Nie, koleś. Dwór męstwa, w którym bohaterowie czekają, by podążyć za Szorem do ostatniej bitwy. Ujrzałem to wyraźnie, gdy po raz pierwszy wkroczyłem na tę ścieżkę. Ból i strach zniknęły, rozwiały się jak sen na mara. I przyszła wizja. Dwór Szora, skrzący się w chmurnej dolinie. Lecz gęsta mgła zdławiła nadzieję. Mój umysł spowił mrok. Zgubiłem drogę i błąkam się. Szybko, zanim Alduin pochłonie twe życie, zanieś na dwór Szora wieść o naszym ciężkim losie. Postaram się podążyć za twą nadzieją. Śpiesz się, nim gęsta mgła znów wciągnie mnie w sieć pożeracza światów. Okej, dobra, lecimy, koleś. Mam wrażenie, że to się źle dla ciebie skończy, ale cóż. Ale cóż. Nie ma ucieczki. Odwaga na nic się... Wow! Zgładziłem wrogów niezliczonych. W bitwie byłem nieustraszony, lecz żadne ostrze nie było. No, my tu chyba nie mamy z nim walczyć. Zawracaj, zanim cię znajdzie. Nie, kolego. Cesarski tym razem. Znasz drogę? Czuję straszne zmęczenie i nie wiem, którędy iść.
Wow. A my chyba dotarliśmy na miejsce. Co sprowadza cię, wędrowcze ponury, do tego miejsca, Sovngarde? Końca dusz, daru Szora dla szlachetnie poległych. Sun. Brzemienne w skutki zadanie. Wielu niecierpliwiło się, by stawić czoła Czerwiowi, odkąd po raz pierwszy zastawił on swoje sidła dusz tutaj, na progu Sovngarde. Lecz Szor zapobiegł gniewnej rzezi. Być może w swej mądrości przewidział twoją zagładę. Jestem Tsun, Tan, tarczownik Szora. Nakazał mi strzec Fiszbinowego mostu i wybierać dusze, których heroiczne czyny sprowadziły je tutaj, godne, by wejść do dumnych komnat Szora. Gdzie powitanie, w pełni zasłużone, czeka na tych, którzy w moim mniemaniu mają prawo dołączyć do Bractwa Honoru. Nie jesteś jednym z cieni, które zwykle tędy przechodzą, lecz żyjącą istotą, która śmie wchodzić do świata umarłych. Jakim prawem żądasz przejścia? O kurde. A, minęło zbyt wiele czasu, odkąd musiałem stawić czoła szukającemu zguby bohaterowi smoczej krwi. Żywy czy umarły, nakazem Szora nikt nie może przejść przez niebezpieczny most, dopóki nie uznam go godnym na podstawie testu wojownika. Okej, okay, wychodzi na to, że... A! Falko! Rhoda! Tyt! Rhoda! No nie, no serio? Jak ja mam go pokonać? A mogę przejść tak? Chyba nie. O nie, 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 nie mogę. Aha! To widzieli to. Co sprowadza cię, wędrowcze ponury? Nie jest... Jakim prawem? Nie myl łupów podwędzonych przez okrytego cieniami złodzieja. Twoja zguba już wiąże cię z Żywy czy umarły, nakazem Szora nikt nie może przejść przez niebezpieczny most, dopóki nie uznam go godnym na podstawie testu wojownika. Rhoda! Żywy czy umarły, nakazem Szora... Ojeju... Broń. Gościu mi bierze w dwóch hitach. Jak ja mam mu się... O, przeciwstawić. Mam tutaj truciznę paraliżu. Szału. Niszczenia, mistrza siły. Harcownika berserkera. Szału. Jest. Okej, okay. Trucizna, paraliżu. Spróbujemy tak.
Co sprowadza cię, Nie jest... Jakim prawem? A... Żywy czy umarły, nakazem Shora nikt nie może przejść przez niebezpieczny most. Dopóki nie uznam go godny na podstawie testu bojownika. No to dawaj. Dobrze walczysz. Możesz dostąpić zaszczytu. O Boże, jak dobrze. Było wiele czasu, odkąd weszła tu żywa istota. Niechaj łaska Shora zstąpi na ciebie i twoje zadanie. Jak dobrze. O Jezu. Naprawdę, już bałem się, że to będzie istna gehenna. Ale okazuje się, że no... Że nie wyszło już tak źle. Wyszło całkiem. Dobra, lecimy w takim razie. Komnata męstwa, proszę państwa. O, Boże, żywy w mordkę. Wypasik. Witaj, smocze dziecię. W nasze progi nie zawitał nikt, od kiedy Alduin zastawił tu sidła duszy. Z rozkazu Shora schowaliśmy broń i weszliśmy w woal mgły. Troje jednak czeka na twój znak, by zesłać furię na groźnego wroga. Gormlight nieustraszona, w boju zaprawiona. Hakon odważny z kułakiem ciężkim. Felgir stary, w dal patrzący i posępny. Okej. W końcu. Możemy teraz przypieczętować zgubę, Aldui. Powiedz słowo, a ze wzniosłymi sercami pośpieszymy, by zabić żmija, gdziekolwiek się kryje. Mój oręż jest niespokojny. Trzymajcie się, zbyt truchowie. Długo nie smakował krwi. Zaradźmy się, zanim nasi ślepo dołączymy do walki. Muszą ustąpić. Mgła Alduina to coś więcej niż pułapka. Bitwy. Jej cienisty półmrok jest jego tarczą i kryjówką. Ale dzięki połączeniu głosów, zjednoczeniu naszej waleczności możemy rozgonić mgłę i zmusić go do walki. Felgir ma rację. Pożeracz światów tchórz boi się ciebie, smocze dziecię. Musimy przegonić mgłę, krzycząc razem, a następnie dobyć ostrzy w desperackiej walce z naszym czarnoskrzydłym przeciwnikiem. Do boju, przyjaciele! Hej, moment, a wam się przypadkiem nie zeszło, próbując tego ostatnio? Tak mi się coś wydaje? Co teraz? Wychodzimy? No to chodźcie. To jest ta trójka, którą wziąłem w zwoju. Na szczycie gardła świata. Właśnie oni walczyli z Alduinem i oni go przepędzili. No, zobaczymy jak tym razem to wszystko wyjdzie. Pytanie brzmi, czy czyste niebo? Mam tu czyste niebo. Czy czyste niebo poradzi sobie z tym mgłą? Spojrzenie Shora spoczywa dziś na to. Pokonaj Alduina. Zniszcz jego siłę. Strong Akko! Tak, działa. Nie możemy walczyć z przeciwnikiem w tej mgle. Oczyśćcie niebiosa! Połączmy nasze krzyki! Dajecie, no. Taman. Musimy rozgonić tę mylącą mgłę. Strong Akko! No.
Ven Mul Rik. Come on. Jeszcze raz. Raz jeszcze. Razem. Alduin jest silny. Strong Akko! Ven Mul Rik. Czy jego siłą nie ma końca? Czy nasza walka ma sens? Trzymajcie się! Słabnie! Jeszcze trochę i przełamiemy jego moc! Jest! Strong Akko! Na wieczność! Wakon! Niekończące się oczekiwanie ustępuje pola bitwie. Skuba Alduina! Leci! Skuba nisko. Dobra, zrobimy to inaczej. Smokogrzmot. Gdzieże się jest, bydlaczku? Moja skuba nadeszła. Kon! Na plus! Zginiesz! Nadeszła twoja skuba. Chodź. Trzymajmy się. Wracaj! Cholera jasna. Pokonany. What? Zabiliśmy Alduina? Serio? Już zawsze będą śpiewać o tej walce na dworze Shora. Lecz twoje przeznaczenie leży gdzie indziej. Gdy dotrwasz kresu swych dni, być może powitam cię ponownie z przyjacielską radością i zaproszę na naszą błogosławioną biesiadę. Okej. To był niezwykły czyn. Zguba Alduina została przypieczętowana w końcu. A Sovngarde oczyszczone z jego podłych pułapek. Już zawsze będą śpiewać o tej walce na dworze Shora, lecz twoje przeznaczenie leży gdzie indziej. Gdy dotrwasz kresu swych dni, być może powitam cię ponownie z przyjacielską radością i zaproszę na naszą błogosławioną biesiadę. Gdy poczujesz się w gotowości, by wrócić do żywych, powiedz tylko, a odeślę cię z powrotem. Wybornie. Ale nie ociągaj się. Kraina umarłych nie jest przeznaczona dla śmiertelników. No pięknie, moi drodzy. Cudownie wręcz. Wróćmy w takim razie do... żywych.
Gdy poczujesz się w gotowości, by wrócić do żywych, powiedz tylko, a odeślę... Teraz wróć do Nirn z tym skarbem od Shora, mojego lorda. Krzykiem, który sprowadzi bohatera Sovngardu w chwili potrzeby. No i mnie opluł. Alduin Mulan. Okej. Okej. No, Alduin Mulan. Mam się martwić? Alduin Mulan. Co oni krzyczą? Że pokonałem Alduina, czy what the fuck? Alduin Mulan. Okej. Dokonało się. Alduin Dilan. Najstarszy odszedł. Ten, który przyszedł przed wszystkimi i który był zawsze. Szczęśliwy. Nie, nie jestem szczęśliwy. Zeymahi lost on dul bormahu. Alduin był swego czasu ukoronowaniem dzieła naszego ojca Akatosza. To musiało się stać. Alduin, zaślepiony pachlok, własną arogancją, odleciał daleko od ścieżki prawych uczynków. Nie mogę jednak świętować jego upadku. Su tiras achst okmach. Był mi kiedyś bratem. Świat nigdy nie będzie już taki sam. Faktycznie nie widziałem tego tak wyraźnie jak ty. Alduin też nie. Rok Funta Korav. Może teraz posiadasz większą wiedzę o mechanizmach rządzących Venne-Setit? Prądami czasu. No. Może zaczynasz wreszcie postrzegać świat tak, jak robią to dowowie? Zapominam się. Krozis. Solos mit Fagdon. Melancholia to skuteczne sidła na smoka. Nie wątpię w to. Twoje zwycięstwo jest wielkie i Sharod Krongra. Ci, którzy mają oczy, dostrzegą odbicia jego echa we wszystkich nadchodzących wiekach. Rozkoszuj się zwycięstwem, Dovahkiinie. To nie są ostatnie zgłoski zapisane twą ręką na kartach historii. Dawno już nie czułem się O, ja cię kręcę. Wielu Dovahkiin jest teraz rozsianych po Khaizanie. Bez dominacji Alduina może posłuchają mego Vahzen. Słuszności mego Tuun. W każdym razie usłyszą go. Żegnaj, Dovahkiinie.
Okej. Czyli co? To koniec gry jest? Wow. A ty to co? To? Przedstaw się. Tunelach pod game. Życzę starcowi szczęścia w jego staraniach. O. Niewielu jednak dobrowolnie zamieni przywództwo Alduina na tyranię trudni głosu Partunaxa. Jeśli o mnie chodzi, to jestem pod wrażeniem twego kunsztu, Turidowaki. Z chęcią uznaję moc twego tu. Zuodawim, wezwij mnie, gdy będziesz w potrzebie, a przybędę, jeśli zdołam. No proszę. Jajajajajajajaj. Teraz będę znany jak celebryta w społeczności smoków. Nie wróży to, myślę, nic dobrego. Aczkolwiek z tego co widzę, to wcale to nie kończy naszej przygody w świecie Skyrim i The Elder Scrollsów. Bo z tego co widzę, to wszystkie smoki odeszły. Partunax również. Więc chyba nie będę miał możliwości zabicia go. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ale co teraz? Co teraz mogę zrobić w takim razie? No dobra. Z racji faktu, że nas wrzuciło z Sovngardu na Gardu Świata, postanowiłem udać się do Ostrzy. No, pochwalić im się osiągnięciami. Tak więc. O, delfin. Cześć, w sumie utłukłem Alduina, wiesz? Słyszeliśmy wieści z Białej Grani. Widzieli, jak opuszczasz miasto drogą powietrzną, na smoku. To trochę pretensjonalne, nawet jak na ciebie. Ale skoro wciąż żyjesz, to zakładam, że masz dobre wieści. O tak, zdecydowanie. Na bogów! Na tak dobre wieści nie liczyłam. Kiedy ujrzałam cię tamtego dnia, na progu mojej gospody, do głowy mi nie przyszło, że tak się to może skończyć. Smoki z legend, Sovngard. Dokonaj wyboru, smocze dziecię. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Oto szerszy kontekst. Pomógł Alduinowi w zniewoleniu naszych przodków. Może i ostatecznie go zdradził, ale to jeszcze gorzej o nim świadczy. Nie możemy dać Partunaxowi sposobności, by z kolei zdradził nas, a potem wrócił do swego dawnego pana. No cóż, Delfin, moja droga. Masz chyba mały problem z postrzeganiem rzeczywistości. Bo z tego co mi wiadomo, to Partunax odszedł. Odszedł, żeby zebrać pozostałe smoki i wybić im do głowy, żeby nie atakowały ludzi. A Alduin nie żyje. Osobiście go ukatrupiłem. Tym samym w sumie kończąc naszą serię, główną serię, jakby na to nie patrzeć, bo najczęściej występowała w naszym grafiku tygodniowym. Niemniej jednak to nie jest koniec Skyrima, bo o ile zakończyliśmy główną fabułę, główną linię fabularną, to pozostaje jeszcze wiele, wiele rzeczy, które możemy odkryć w Skyrim. Na przykład wojna pomiędzy cesarskimi a gromowładnymi, tarczownicy, mroczne bractwo i wiele, wiele więcej. Między innymi również i kwestia Ostrzy, bo ten wątek chyba też nie jest zakończony z racji faktu, że cisnął mnie na tego Partunaxa. No właśnie, to, jak sami widzicie. Wysłuchajmy ich może. Esbern przemawia w imieniu nas obojga. Ale wiąże nas przysięga Ostrzy. Partunax musi zginąć. Teraz, gdy Alduin dołączył do zmarłych, nie mamy już żadnej wymówki. Obawiam się, że ona ma rację. Bardzo przepraszam, że doszło między nami do czegoś takiego. Ale podobnie jak późniejsze czyny Partunaxa nie są w stanie odkupić jego win, twoje czyny nie pozwalają nam zignorować naszej powinności.
Mam nadzieję, że wkrótce wrócisz z wieściami, że sprawiedliwość się w końcu dokonała. Gdy Alduin i Par Turnak spadną trupem, ponury rozdział w historii ostatecznie dobiegnie końca. Normalnie gościu poszalał z tym swoim... z twoimi przeprosinami. Równie dobrze mógłbym je po prostu nie przeprosić i nie wypowiadać tej całej kwestii przez zaciśnięte zęby. Ale wracając do tematu, jak sami widzicie, wątek ostrzy jednak pozostaje dalej otwarty, czyli Par Turnak gdzieś tam lata i można go ubić. No dobrze, ja w tym momencie się w takim razie z wami żegnam. Dziękuję za te miło spędzone chwile na tej serii i do zobaczyska. Grał z wami Warnesus. See ya!